Państwu wolne głosy wieczorem. Marcin Bąk oraz mój i Państwa gość, którym jest marszałek Senatu Rzeczypospolitej, pan Stanisław Karczewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Skorzystam z okazji, że pan, panie marszałku, odwiedził nas w wolnych głosach, żeby chwilę porozmawiać o instytucji, bardzo ważnej instytucji dla Polski, której pan przewodzi, której pracami pan kieruje, Senat. Dlatego, że nie dla wszystkich Polaków jest to oczywiste. Po co ten Senat w ogóle jest? I co kilka lat to pytanie wraca tak naprawdę w rozmowach również politycznych. Skoro mamy Sejm, to po co jeszcze Senat? Czym tak naprawdę jest Senat i dlaczego jest istotny, jeżeli jest istotny dla polskiej demokracji? Jestem przekonany, że istotny i istotny właśnie dla polskiej demokracji. Ja pamiętam, jestem czwartą kadencję w Senacie i każda kolejna kadencja rozpoczynana jest, inaugurowana jest przez pana prezydenta, przez prezydenta. I pamiętam przemówienie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Krótkie, ale niezwykle treściwe wystąpienie. I on powiedział tak, że zawsze wtedy, kiedy była w Polsce demokracja, kiedy była wolność, pełna wolność, zawsze był Senat. I to jest zgodne z prawdą. I to już warto, chociażby tylko i wyłącznie z tego powodu, z uwarunkowań takich historycznych, warto, żeby Senat funkcjonował. Senat to druga izba. Druga izba, która poprawia, która wspiera Sejm. Każda ustawa jest przeprowadzana również przez Senat. To bardzo ważne zadanie. To taka jest dobra chwila na refleksję. Zresztą często właśnie nasza izba nazywana jest izbą refleksji i zadumy. Zaduma to może niezbyt dobre określenie, ale jednak taki czas na refleksję, na przemyślenie jest. Jest nie tylko dla nas, senatorów, pań i panów senatorów, ale i również dla przedstawicieli rządu, dla posłów, którzy często są autorami ustaw proponowanych i poddanych procesowi legislacji. Jest ten dobry czas na taką refleksję i zastanowienie. I to jest ten moment, kiedy można wynieść naprawdę dużo dobrych poprawek. To też jest spojrzenie na każdą ustawę jeszcze z innej strony, jeszcze dodatkowymi oczami. Więc na pewno jest to olbrzymia wartość i ze względu chociażby tylko i wyłącznie na ilość poprawek, ale również jakość, bo naprawdę dobre i nawet w ostatnim czasie sporo dobrych poprawek wnieśliśmy, można powiedzieć, w ostatniej chwili. Także poprawiamy, czy współpracujemy w Sejmie nad jakością tworzonego prawa, nad również zapisami merytorycznymi, nie tylko jakością, ale również i, prawda, zapisami merytorycznymi. Także to jest bardzo, bardzo ważne zadanie. Mamy jeszcze takie jedno zadanie, które jest niezwykle istotne. I gdyby zostało tylko to zadanie dla nas, dla senatorów, a mianowicie wspieranie, opieka, piecza nad Polonią, Polakami mieszkającymi za granicą, to by to już wystarczyło na 24 godziny pracy. To prawie 20 milionów czy 20 milionów Polaków mieszkających na całym świecie, którzy bardzo chcą, w olbrzymiej większości chcą kontaktu z Polską. I Senat tutaj służy swoją pracą, służy swoim zaangażowaniem właśnie wspieranie Polonii i Polaków. To niezwykle istotne i ważne zadanie. I z punktu widzenia takiego narodowego, jedności narodowej, wspólnoty narodowej, ale również ważnych, ale również niezwykle istotne po to, żeby utrzymać tą więź z Polakami, którzy mieszkają za granicą, ale również taka możliwość dialogu, rozmowy Polaków z Polakami i czerpania też korzyści i gospodarczych, i finansowych, i ekonomicznych. Bardzo wielu, chociażby daję taki jeden przykład, bardzo wielu Polaków, którzy wyjechali, to w różnym okresie, wyjechali za granicę, widzą, obserwują Polskę. I w naszych rozmowach, a tych rozmów jest cała masa, te rozmowy prowadzimy, ja prowadzę, ale właściwie wszyscy senatorowie w jakimś stopniu współuczestniczą w tej pracy z Polonią i z Polakami. Mówią o tym, że chcieliby spędzić emeryturę, czas jesieni życia właśnie w Polsce. I to się coraz częściej powtarza. Ja jestem przekonany, że w niedługim czasie ilość Polaków wracających, ja nie mówię tak jak tu, że wszyscy
wszyscy Polacy wrócą za granicę. Nie. Z Zielonej Wyspy nie, zielonej, do nie, na Polskiej zieloną, Zielonej z Wyspy. Z Zielonej tak. Wyspy na naszą wspaniałą Zieloną Wyspę. Ale na stare lata będą chcieli... Nie, ja myślę, że i wielu Polaków w ogóle wróci. Nie tylko... Są młodzi Polacy, którzy tam osiągają sukces. Są młodzi Polacy, którzy nabywają pewnych doświadczeń i wracają do Polski. Tu otwierają swoje firmy, pracują w firmach. Znam wielu takich Polaków, którzy wyjechali i wrócili tutaj, rozwijają swoją karierę. Też z mojej dziedziny, którą zajmowałem się do tej pory, czyli z medycyny, no bardzo wielu lekarzy wyjechało. Jeszcze trochę wyjeżdża. Ja bym chciał, to jest moje marzenie, żeby wszyscy lekarze, którzy skończyli studia w Polsce, tu w Polsce pracowali. No ale takie jest życie. Żyjemy w globalnym świecie i te wyjazdy są możliwe. Ale też część wraca, część chce wrócić. Też się interesuje. A jeśli nawet nie wracają, to chcą dzielić się swoim sukcesem. A są tacy lekarze, profesorowie, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, którzy osiągają olbrzymie sukcesy i tymi sukcesami chcą się dzielić z polskimi specjalistami, ale tak naprawdę chcą pracować dla Polski, dla Polaków. Zacytuję jednego z panów profesorów, który powiedział, mam dług wdzięczności. Ja tu zdobyłem wykształcenie i w ten sposób, że tutaj współpracując, pokazując nasze osiągnięcia, dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem z moimi kolegami, chcę spłacić ten dług wdzięczności. To piękne, to jest jeden z przykładów, ale takich przykładów można było przytaczać bardzo, bardzo wiele. Ale panie marszałku, wróciłbym jeszcze na moment do tego sformułowania, którego pan użył. Izba zadumy. Spodobało mi się to bardzo, bo rzeczywiście to, co pan naświetlił, rola Senatu jako właśnie takiego dodatkowego oka, dodatkowego głosu rozsądku w całym procesie legislacyjnym, albo i w sporze politycznym, którego świadkami byliśmy jeszcze nie tak dawno i o którym chciałbym za chwilę porozmawiać, to jest jakoś wewnętrznie spójne ta wizja, ale czy nie byłaby jeszcze bardziej spójna, gdyby Senat pochodził tak jak w czasach dawnej Rzeczpospolitej, czy choćby we współczesnych państwach, Izba Lordów, tak, w Wielkiej Brytanii, nie z wyborów powszechnych, gdzie w gruncie rzeczy dubluje się ten sam mechanizm, co w przypadku Izby Niższej, tak, Sejmu. Gdyby Senat był czy dokooptowywany spośród wyższych urzędników, czy w jakiś inny sposób, ale nie pochodzący z wyborów, czy nie działałoby, to jeszcze lepiej wtedy. To jest kwestia dyskusyjna. Ja jestem gorącym zwolennikiem jednak wyborów, tak żeby Senat był z wyborów. Być może, i tutaj ma pan rację, być może byłoby dobrze i o tym oczywiście myślimy. No, bo odeszłoby sporo tych negatywnych mechanizmów, które się wskazuje przy jednak wyborach. Tak? No, trzeba być troszkę demagogiem, żeby wybory wygrać. Tak to działa. Tak myślimy. Myślimy o tym i zastanawiamy się, w jaki sposób. Jest jeden, teraz wiele pomysłów jest bardzo dużo. Pomysłów jest bardzo dużo. Najgorszym pomysłem i do zrealizowania to jest likwidowanie Senatu. Nie, to ja jestem absolutnie daleko od tego pomysłu i Senat powinien funkcjonować, a w jakiś sposób można i czy usprawnić pracę Senatu, czy zwiększyć kompetencje Senatu. Ale myślę, że tutaj, jeśli chodzi o wybór, to w większości senatorów powinien być wybór. No mówiliśmy o tym, że byli prezydenci, mogliby zasiadać, gdyby chcieli zasiadać w Senacie. Oczywiście bez żadnych dodatkowych wyborów. Myślimy również o tym, żeby senatorowie byli wybierani przez Polonię i reprezentowali Polonię z różnych stron świata. Rozmawiając, dyskutując w tej chwili o ordynacji wyborczej, a tak naprawdę to o kodeksie wyborczym, też przedłożyliśmy taką propozycję właśnie wyboru przynajmniej jednego senatora przez Polonię. Tylko i wyłącznie przez Polonię, bo teraz oczywiście przedstawiciele Polonii mogą głosować, ale gdybyśmy oddali jeden mandat, a być może więcej, no trzeba byłoby się zastanowić, no tu jest potrzebna dyskusja, debata, ale jesteśmy bardzo otwarci właśnie na tą dyskusję, debatę. Inną możliwością, panie redaktorze, szanowni państwo, jest inna metoda wyłaniania izby tej wyższej, tak nazywanej, Senatu. Moglibyśmy robić nierównoległe wybory do tych wyborów do Sejmu i wtedy ten skład nie byłby takim, bo tak jest najczęściej,
najczęściej, że on odzwierciedla nawet jeszcze bardziej wyraźnie preferencje polityczne Polaków. Że jest to w gruncie rzeczy zdublowanie tych samych mechanizmów, które działają przy Sejmie. No nie, bo to jest inna metoda wybierania, jednak to są okręgi jednomandatowe, trudniejsze i tam trzeba się dobrze napracować, żeby zostać senatorem, ale też wybór i też skład Senatu wskazuje na to, że jednak okręgi jednomandatowe nie są rozwiązaniem przynajmniej tych bolączek, o których mówi pan Kukiza. Wtedy Kukiza by nie było, zupełnie. Może byłoby dwóch, trzech przedstawicieli. Choć w tej chwili wiem, że gdyby wybory odbyły się, gdyby na takich zasadach odbywały się wybory ostatnie, to do Sejmu weszłyby dwie partie, bo tak było w przypadku właśnie Senatu, gdzie my uzyskaliśmy aż ponad 60 mandatów, czyli ponad 60%, a Platforma niewiele ponad 30%. Ten spór, o którym już żeśmy wspomnieli, który w pewnym momencie wyglądał dość groźnie, to wielu komentatorów przyznaje, i próba rozwiązania właśnie z wykorzystaniem Senatu jako tego ośrodka, nazwijmy, legislacyjnego, ale zarazem ośrodka politycznego, który mógłby tu podziałać jako taki po części mediator, po części taki bezpiecznik rozładowujący to bardzo potężne napięcie w pewnym momencie. Jakby pan skomentował teraz już z perspektywy paru tygodni tą całą sytuację, czy to właśnie nie był ten moment, kiedy Senat miał swoją wielką rolę do odegrania jako właśnie taki balans sytuacji politycznej w Polsce? Tak to zrobiliśmy, choć było to z różnych powodów. Z powodów tych, że ja jestem politykiem i ja prowadziłem te rozmowy. Byłem gospodarzem, zaprosiłem przedstawicieli wszystkich partii politycznych, liderów politycznych, partii politycznych Sejmu. Prawie wszyscy przyszli. Nie przyszedł tylko przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Źle, niedobrze, bo żałuję bardzo. Mieliśmy dwa spotkania i żałuję, bo naprawdę każda rozmowa ma swoją wartość. Każda debata ma swoją wartość. Zostawia jakieś, nawet jeśli zostawi dobre wrażenie, to już warto się spotkać i porozmawiać. A jeśli są jakieś efekty, może nie natychmiastowe, ale może później, za dzień, za dwa, za trzy, to też warto rozmawiać i trzeba rozmawiać. Trzeba przyjmować zaproszenia do rozmów. Ja takie zaproszenia do rozmów zawsze przyjmuję. I nawet idę do tych miejsc, gdzie wiem, że te rozmowy są bardzo trudne. Gdzie rozmowy są niesympatyczne nawet. Ale trudno, trzeba. Po to jesteśmy politykami, żeby jednak rozmawiać. Po to jesteśmy politykami, żeby wymieniać się ze sobą swoimi poglądami. Nie możemy stać na takich twardych pozycjach i absolutnie z nich nie rezygnować. My naprawdę wyciągnęliśmy obydwie ręce do rozmowy. Dokonaliśmy też i wycofania się z pewnych naszych postulatów, więc też często w trakcie tej rozmowy i w trakcie tych rozmów mówiło się o kompromisie. Kompromis jest zawsze, gdy jedna i druga strona, po pierwsze, musi usiąść do stołu, bo jeżeli nie usiądzie, nie ma kompromisu. Jeżeli usiądzie, pokaże swoje stanowisko, wysłucha drugiego stanowiska i jeśli się być może są też również i takie negocjacje, gdzie przekona się swoich adwersarzy i idzie się na swoich zasadach i na swoich warunkach. Ale trzeba znaleźć też pole, możliwe pole do dyskusji. Jeśli nie ma pola, nie można się wycofać, to można o innych elementach rozmawiać. Można zawsze dojść do powinno się zawsze dojść do porozumienia. Pokazaliśmy, że Senat jest dobrym miejscem do prowadzenia dialogu, do rozmowy. Cieszę się, że pozostali liderzy opozycji przyszli, że rozmawialiśmy i to były dobre rozmowy. Ja sobie bardzo cenię, wysoko oceniam tę rozmowę i te rozmowy. I ja już nie chciałbym, żeby dochodziło do tego typu sytuacji, ale Senat będzie otwarty na
takie rozmowy. Zresztą takie rozmowy, oczywiście już inny kaliber, zupełnie inny kaliber rozmów, ale jednak prowadzę. Inny kaliber, inna jakość, inna zupełnie sytuacja. Ale prowadzę, zaprosiłem na przykład przedstawicieli wszystkich marszałków. Już wiadomo, że politycznie nie zgadzamy się, ale chcę porozmawiać o wielu kwestiach interesujących, ciekawych i wspólnych. Właśnie z myślą w głównej mierze, ale nie tylko o Polonii, o Polakach i o tym, żeby, no, żebyśmy wspólnie mogli coś zrobić więcej dla Polaków mieszkających za granicą. Będę rozmawiał również o innych sprawach z nimi, ale ta rozmowa to już chyba w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, nawet jestem przekonany, że będzie interesująca. Rok 2017 zapowiada się na rok ciekawy, rok z dużą ilością znaków zapytania w polityce zarówno tej globalnej, światowej, jak i w polityce polskiej. Jaka rola Senatu, pańskim zdaniem, panie marszałku, przypadnie w tym 2017 roku? Przygotowujemy się do 2018 roku, bo to będzie setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Ja chcę zorganizować, nawet dziś prowadziłem takie rozmowy, które napawają mnie dużym optymizmem, bo to będzie bardzo duże przedsięwzięcie. Chciałbym zrobić taki światowy kongres Polaków, Polonii. I liczę na to, że w przyszłym roku przyjedzie olbrzymia reprezentacja Polaków świętować, cieszyć się razem z nami z setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jaka rola będzie w tym roku? To w tym roku też spotykamy się z Polonią. Spotykamy się z Polonią w Krynicy. Też organizujemy tam duże spotkanie w ramach Forum Ekonomicznego Krynickiego. Spotkanie z Polonią, z Polakami mieszkającymi za granicą. A zobaczymy, jakie przyniesie wydarzenia jeszcze ten rok. Jesteśmy gotowi do oczywiście pracy tej, która do nas należy, czyli ta legislacja. Organizujemy bardzo dużą ilość konferencji dotyczących zdrowia, konferencji dotyczących bezpieczeństwa. Mamy kilka i to być może wydaje się niektórym, że uznanie roku 2017 i tu mógłbym wymienić, bo to jest rok Kościuszki, rok Hellera, rok 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Rok Biegańskiego, właśnie, w tym roku, w tym tygodniu już będziemy rozpoczynali rok Biegańskiego. To nieznane, to nie tylko Kościuszko, nie tylko ważne i znane dla wszystkich postaci, ale też i takie postaci jak chociażby właśnie pan doktor Biegański, filozof, świetny lekarz, ale świetny filozof. Jego aforyzmy są cytowane, nawet bez wiedzy, przez kogo zostały sformułowane, jak chociażby to, że dobrym lekarzem może być tylko dobry człowiek. Jednym słowem, działanie na tym polu, o którym pan marszałek wspominał, czyli tak naprawdę obrona dobrego imienia Polski, zawiązywanie tych... A to oczywiście również, to pan mówi o bardzo ważnej rzeczy, moglibyśmy długo i bardzo poważnie na ten temat rozmawiać. Zawsze jak jadę za granicę, zawsze jak mamy spotkanie z Polakami, bardzo ich proszę o to, żeby wyłapywali wszystkie elementy, które są niekorzystne dla Polski i Polaków. Także ja robię odwrotną robotę do polityków opozycji. Jadę bronić dobrego imienia Polski, dobrego imienia rządu, dobrego imienia Polski i Polaków i chcę, żeby o Polsce mówiono dobrze. Chcę, żeby mówiono w Stanach dobrze, chcę, żeby w Niemczech mówiono dobrze. Jeśli nawet ktoś mówi, prawda, że w Niemczech, ale nie. Ja na przykład bardzo cenię sobie spotkanie z moim odpowiednikiem niemieckim. Już nie jest w tej chwili szefem Bundesradu, pan Stanisław Tillich, nie tylko ze względu na to, że mam tutaj zanosimy takie same imiona. I on trochę po polsku mówi, ale świetne mieliśmy spotkania. Również doprowadziliśmy do spotkania w ramach przedstawicieli trzech szefów Senatu do Trójkąta Weimarskiego. Też bardzo dobre rozmowy prowadziłem z przewodniczącym Larcher Senatu francuskiego. Także no, tych zadań i tych obowiązków jest bardzo dużo. No i czekamy na pracę. Tylko nie taką pracę, jak mieliśmy do tej. No cóż, pozostaje trzymać w takim razie kciuki. Panie marszałku, bardzo dziękuję za wizytę w Telewizji Republiki.
Republika. Dziękuję państwu. Pan Stanisław Karczewski, marszałek Senatu Rzeczypospolitej, był moim państwa gościem. Ja dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na następny program, już za chwilę Kulisy manipulacji Piotra Lisiewicza, a o 20:30 Ból głowy, program Pawła Zarzecznego. Ja nazywam się Marcin Bąk. Mówię państwu do zobaczenia.